Dzień dobry. Dzisiaj pytanie kolejne. Czy ubłaganie nie mieści w sobie znamion Bożego Sądu? Czyli jeśli chcielibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, czy ubłaganie nie mieści w sobie znamion Bożego Sądu, to jest krótka odpowiedź pozytywna. Tak, jak najbardziej. Niektórzy nauczali, że ubłaganie mówi nam po prostu, że Chrystus wszedł w stan zła, w cudzysłowie, wszedł w stan zła według tej opinii. Albo też, że, i znowu cudzysłów, duży cudzysłów, zidentyfikował się ze złym stanem człowieka. Oczywiście poruszamy tutaj zagadnienia, gdzie język ludzki przestaje być zupełnie odporny na błędy, stąd te cudzysłowia. Mówiąc w ten sposób, ludzie ci pomijali, ignorowali fakt, że Chrystus Jezus, On został ukarany dla naszego zbawienia, o czym czytamy w Izajasza, 53 rozdział, werset 5. Izajasza, rozdział 53, mówi następująco. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Ukarany został dla naszego zbawienia. Został ukarany dla naszego zbawienia. No, dla mojego zbawienia, dla twojego zbawienia, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa. Tak więc on został ukarany dla naszego zbawienia. Oraz, że miecz Boży, miecz Pana zastępów, Jahwech zastępów, był skierowany przeciwko towarzyszowi Pana zastępów. To znaczy przeciwko Chrystusowi. Możemy o tym przeczytać w Zachariasza, 13 rozdział, 7 werset. Zachariasza, 13, werset 7. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. Tak więc widać, że przeciwko towarzyszowi Pana zastępów, przeciwko Chrystusowi. Chrystus poniósł nasze grzechy, to znaczy, że On poniósł karę, na którą myśmy zasłużyli z powodu naszych grzechów. I krótka odpowiedź na to pytanie, czy ubłaganie nie mieści w sobie znamion Bożego Sądu, brzmi tak, jak najbardziej ubłaganie mieści w sobie znamiona Bożego Sądu.